Telewizyjny Kurier Warszawski odwiedził w roku 1963 hybrydową placówkę oświatową w Aninie, złożoną z liceum ogólnokształcącego i podstawówki. Jeśli ten program ogląda ktoś, kto w roku 1963 uczył się w tamtej szkole, być może rozpozna siebie w tłumie uczennic i uczniów, którzy wówczas nosili mundurki z naszytymi tarczami. Dlaczego na lekcji w klasie licealnej pojawił się uczeń w swetrze, bez mundurka i bez tarczy, możemy tylko zgadywać. A oto tytułowa jeszcze jedna, czyli Szkoła w budowie. W ramach akcji 1000 szkół na tysiąclecie budowano w latach 60. tak zwane tysiąclatki. W pokazanym tu przypadku podobno za pieniądze zebrane od żołnierzy i pracowników Mazowieckiego Okręgu Wojskowego. Bezpłatną robociznę jako swój wkład w budowę szkoły postanowiły wnieść mazowieckie dzieci, a zwłaszcza chłopiec uzbrojony w kielnie, ale wygląda na to, że ten czyn społeczny nie został uzgodniony z cieciem pilnującym placu budowy, a jedynie z ekipą telewizyjną. Na koniec uczniowsko-harcerska zbiórka makulatury wśród mieszkańców ulicy Narbutta w Warszawie, choć nie można wykluczyć, że paczki ze starymi gazetami dzieci przyniosły z własnych domów, bo na tym zwykle polegało w PRL zbieranie makulatury przez uczniów, a nie na dzwonieniu do drzwi obcych mieszkań niczym gość pytający o suchy chleb dla konia, jak w serialu Wojna domowa. Więcej praktycznego sensu miało osobiste zanoszenie paczek z makulaturą do punktów skupu, bo wtedy można było przynajmniej wymienić je na rolki deficytowego papieru toaletowego w racji 3 kilo makulatury za jedną rolkę. W pokazanej dziś makulaturowej akcji na Mokotowie największe wrażenie może robić na współczesnym telewidzu wożenie szkolnej dziatwy na odkrytej pace ciężarówki bez pasów bezpieczeństwa.